San Francisco, zadupskładowa rozgrywka. Bardzo ciekawa gra od wydawnictwa Rebel Studio. Bardzo dziękujemy. Autorem jest Rainier Knizia, doktor Knizia, więc taki bardzo uznany projektant. Jest to city building, budujemy sobie miasto, projektujemy sieć tramwajową, trakcyjną oraz dzielnicę. I propozycja dla 2 do 4 osób od 12 roku życia, około 45 minut zabawy. Najpierw kilka ciekawych rzeczy po złożeniu, więc tak. Świetnie zrobione budynki. Widzimy, że tu jest węższe od tego, tak? Podwójnie zakręcana taka spirala, tak? Najpierw środek zakręcamy, potem jeszcze raz dookoła zakręcamy to zewnętrzne, tą część odstającą tutaj, i potem wszystko łączymy, spinamy drzewkami. Świetnie zrobione wieżowce. Takich wieżowców jeszcze nie mieliśmy. Bardzo fajne to jest. I tak, co my tutaj mamy? Mamy plansze nasze własne, indywidualne, które będziemy zapełniać od lewej do prawej. Tutaj widzimy tramwaje, one na razie jadą w ten sposób. Kiedy uda mi się dane karty, które gdzieś tam będę dawał w dzielnicach, połączyć, no to wtedy, jakbym tu połączył zieloną, to będzie przez to połączone tu i ta się połączy, to wtedy biorę sobie takie coś i będę mógł dać tu i tu, jak oczywiście mi się trafi zielona z torami, to wtedy będę mógł dać na oba tory. Tam, gdzie są połączenia, z tym daję żeton tramwaju. Za nie będą potem osobno punkty. Oprócz tego może mi się trafić karta z takim czymś. Wtedy biorę fundament. Fundamenty biorę stąd. Ile nas graczy jest, tyle oczywiście tu jest trójka, czyli w każdym daje dwa. Skończą się te fundamenty, koniec gry. Druga rzecz, zostanie zapełniona cała plansza, koniec gry. Czemu tu jest 7 pokazane, wtedy wieżowiec? Ponieważ jeśli, no tu miałem osobną jeszcze kartę poniżej, czarną, to zaraz momencik o tym. Jeśli będzie sąsiadowało ze sobą 7 ludzików, takie ludziki na kartach są, to ja będę mógł położyć wieżowiec, tak? Czyli przy tym będę miał łącznie, z kości nie liczę, muszą być sąsiadowanie prawa, lewa, góra, dół, będzie łącznie 7 ludzików, to na to daję budynek. Budynek, dodatkowo jeden punkt warty. Jak pozyskuję te karty, tak? W swojej turze albo pozyskuję karty z danego obszaru, czyli wszystkie te, wszystkie te, wszystkie te, albo wykładam karty, ja wymyślam, czy dam je tu, czy tu. Więc albo wykładanie kart, albo wzięcie kart, położenie, nie muszę wszystkich wyłożyć, jakieś nie chcę wyłożyć, mogę odrzucić. Są zobowiązania. Jak wezmę karty, biorę z puli zobowiązanie. Co mi robią te zobowiązania? Że muszę mieć tych zobowiązań mniej niż biorę z kart w danym obszarze. Czyli jak mam dwa zobowiązania już, to siłą rzeczy nie mogę wziąć tego, nie mogę wziąć tego, bo tu jest tyle samo. Mam dwa zobowiązania, mogę wziąć tylko z tego, bo to jest więcej niż ja mam zobowiązań. Wezmę to, dołożę sobie zobowiązanie. Siłą rzeczy, aby tu było jeden, też nie mogę tego wziąć, bo tych zobowiązań ma być mniej niż kart z obszaru, który biorę. Mniej, nie tyle samo mniej. Jakie tu mamy obszary? Znaczy, jakie tu mamy dzielnice? Portowa. Pierwszy zapełnię cały tutaj wież portu. Biorę taki żeton portowy. To samo dla tej dzielnicy szarej, to samo dla takiej z domkami, to samo dla jeszcze kolejnej i parkowej. Tu mam te dzielnice. Jak je zapełnię, biorę te żetony z jedynkami. Tu są żetony za przewagę na koniec gry na danej dzielnicy. Ten, kto będzie miał najwięcej główek,
na danej dzielnicy, plus tam się wliczają oczywiście też te domki, tak, za jeden, ten bierze sobie dany żeton z tych w drugie miejsce. To jest dla 2 do 4, zawsze grają. To jest dopiero od 3 wchodzi. My gramy w 3, to to jest. Jak gramy w 4, to jeszcze ostatni. Niestety będzie miał minus 1, nas nie grają. Pierwszy gracz, który postawi wieżowiec, dostaje taki żeton 1 punkt. Jeśli kolejny postawi wieżowców więcej od tego, który to posiada, to to przechodzi, to będzie krążyło. Ale musi mieć więcej. Więc jak mam 1, żebym to przekazał, to kolejny musi mieć 2, nie tyle samo co ja, tak? Premie. Kiedy uda mi się zbudować w danej linii dwie karty z takimi cyrklem, nie muszą być obok siebie, jedna tu, druga będzie jakaś inna, a potem znowu pad z cyrklem, będą dwie w każdym razie na wierszu, to wtedy wchodzi mi premia. Mogę postawić takie coś, gdzie mam ochotę na karcie. Wtedy ta karta jest warta dwa ludziki, czyli siłą rzeczy będę zbliżał się, żeby postawić budynek. Inna rzecz, port obniża mi wartość ludzików, żeby mieć budynek, czyli nawet może być 6. Kiedy z tą dzielnicą będę miał dwa takie do premii, daję taki budynek. Istotna rzecz, tu jest czarne. Szare do szarego, pomarańczowe, pomarańczowe, żółte, żółte, tu będzie z zielonymi w tym miejscu po lewej. Czarne, czyli mogę położyć, gdzie mam ochotę w innym miejscu, tak? Według zasad, czyli najbardziej po lewej. Warte 4 ludziki. Za to premia tutaj z siecią trakcyjną. Czyli jak postawię sobie takie coś, też mogę gdziekolwiek. Oczywiście najpierw muszę mieć dwa cyrkle w tej dzielnicy z domkami w tej, tak? To takie coś jak postawię, jednocześnie daję na to ten tramwaj. I jak coś będzie obok, no to na to też mogę dać tramwaj. Tutaj 1,5 punkta, tutaj we dwa zobowiązania mogę sobie odwrócić. Pamiętamy, tych zobowiązań mam mieć mniej niż biorę z kart w obszarze. I ostatnia premia za te trakcyjne. Ja sobie to umieszczam na danej karcie. No, nie na tej, tak? Ja sobie to umieszczam czy tu, czy tu, czy tu. Jeszcze coś się może ciekawego pojawić. Może się pojawić. O, tego szukałem. Taka karta. Jeśli ona nie będzie się stykała z siecią trakcyjną, czyli z taką kartą, żeby była ta sieć, tak, tramwajowa, to ona będzie warta 0. Jak będzie się połączona z tramwajem, no to będzie warta 4 punkty. To jest też istotne. I teraz punkty przewagi. Bo te punkty tutaj jedynki, kiedy zapełnię całą poziomą linię. Punkty te okrągłe na koniec gry, czyli kiedy to zostanie wyłożone. Do dwójki dotąd, do trójki dotąd, dla czwórki tu musiało być jeszcze dwa. No to wtedy, lub ktoś zapełni planszę, no to wtedy podliczamy punkty za okrągłe dodatkowo, tak? I tak, miejsce gracza. Liczymy te nasze wszystkie główki na poziomych liniach, tak? Budyneczki też. I co my tutaj mamy? Żetony przewagi za dzielnicę. Pierwsze miejsce 2, 1, trzecie nic, czwarte minus 1, dla trójki 2 i 1, bo nie grają te minus 1, dla dwóch graczy tylko dwójka, wygrają tylko te po lewej. Żetony przewagi za sieć tramwajową. Liczymy wszystkie nasze tramwaje na całej planszy. 2 i 1, druga, 1, tu nic, minus 1. 2, 1, druga, 1 lub 2 i 1, druga. Bo są tutaj, stąd te ułamki też tutaj, bo to może nam tutaj zmienić dużą sytuację, tak? Na planszy te nasze właśnie ułamkowe. Czy coś jeszcze tutaj mam? Remisy. No remisy to generalnie tu jest dużo tego, ale tak w skrócie, jak z remisem. Porównujemy sobie kolumny z lewej. Kolumny z lewej
kolejne z lewej, kolejne z lewej. Jeśli cały wiersz będzie identyczny, porównujemy poniżej, z wiersza poniżej. Tutaj z zielonego nie da się poniżej, no to będziemy porównywać sobie z tego najwyższego. W ten sposób. Kiedy już będą te wszystkie przewagi, to wszystko rozdysponowane, czyli okrągłe i te, no to sprawdzamy, kto ma najwięcej punktów, ten wygrywa grę. Jeśli mamy tyle samo, to się dzielimy zwycięstwem. Bardzo ciekawie zrobiona gra, pięknie ilustrowana. Jest tu dużo kombinowania. Trzeba trochę sobie przyswoić z tym, że za każdym razem jak biorę jakiś obszar, wszystkie karty z tego, no to tego muszę mieć mniej, tak? Czyli siłą rzeczy, jak mam dwa, no to nie wezmę dwójki, a trójkę bym już wziął, tak? Jedynki też nie wezmę, bo mam więcej tego. Że to, ile tego mam, to wpływa, z którego biorę, tak? Bo ja albo biorę całość, albo dokładam. I ja wymyślam, gdzie dokładam. Też ślicznie zrobione, zaprojektowane budynki. No i całe karty takie bardzo się nam podobają. Podobne są do no właśnie takiej architektury, tak? Że mamy jakby planiki miasta jako architekci i sobie kreślimy coś na naszych takich tabletach, tak? Czy na jakichś tam mapach miasta, bo to jest wszystko takie jakby kreślone przez architekta, tak? Ładnie zrobiona gra, ciekawa mechanika. Trochę mamy tu takich puzelków, tak? Układanie od lewej do prawej. Mamy z tymi sieciami tramwajów. Mamy dodatkowo z budynkami, żeby była siódemka uzbierana. Gdzieś to jeszcze zobaczmy tutaj to już instrukcji, jak jest po. O, właśnie, tu ma na przykład, tak? Budynek, że sobie kładzie. Ta karta tu była warta 0. Czemu była warta 0? Bo to jest taka karta tego typu, że dopóki nie dał tu gościu, czy tam dziewczyna Alicja, nie dała sobie karty takiej nie dała, to ona nie miała, to nie było warte, tak? Było warte 0. Dała sobie taką, czyli było przy tym, jakby była przy tym sieć torów. No to dzięki temu to zmieniło się z zera na cztery ludziki. Tu to mamy pokazane. Dzięki temu, że to ma cztery, no to liczymy cztery. Tutaj ma pięć, sześć. Tu ma siedem. Jest wokół tego siedem, czyli daje budyneczek. Zanim tego nie dała, z tym wyjazdem właśnie, z zajezdnią, to było warte 0, czyli miała tylko 1, 2, 3, nie mogła tego dać. Jeszcze gdzieś tam z tyłu mogłaby być karta taka, tak? Obniżająca ilość tych ludzików do budynku. I to jest San Francisco. Dzięki.